Wychodzimy, jest godzina już po 9, 9:20, idziemy na Szrenicę, a wybieramy się na tą górę, nie wiem czy to będzie widać, tak, ta góra. Czas wejścia podobno 2 godziny, powinniśmy dać radę szybko wrócić. Zapłaciliśmy za parking 10 zł, zaraz zresztą pokażę cenę, cennik. Idziemy do na Szrenicę, ale przez wodospad Szklarki. Nie wiem, czy co. Ile? Jest godzina 9:50. Jest bardzo fajnie, słonecznie. Fajne miasto chmury, ale takie fajne. Ale bardzo duży wiatr i zobaczymy, co będzie, bo my jesteśmy tak dość lekko ubrani, ale jesteśmy przygotowani. Mamy bieliznę termiczną, polary to teraz na sobie, bieliznę termiczną to w razie czego będzie można założyć i mamy też kurtki, także powinniśmy dać radę. Aha, mamy też raczki, także parę minut do skrzyżowania, gdzie się zakręca na wodospad, a później dalej na Szrenicę. Doszliśmy do wejścia na wodospad. To jest rozdroże pod kamieńczykiem i idziemy do wodospadu. Teraz takie fajne kamienie, a później będzie fajne ostre podejście pod górę. Zaczęliśmy podejście do wodospadu kamieńczyka. Tak parę minut będziemy też i obejdziemy wodospad sobie poczniem. Omijamy wodospad. Kamieńczyka, tam jest zejście, kasa biletowa. Żeby zejść trzeba kupić bilety, dostaje się kaski i się schodzi na dół. Bardzo ładny wodospad. My teraz ominiemy, a idziemy do schroniska. Podobno na ten wodospad najlepiej przychodzić po deszczu. To wtedy najmocniej leci, najbardziej efektowny jest. Już tak od kilkunastu minut. Wspinamy się pod dość bardzo stromą drogę, mocno wiatr wieje, a stąd jest taki ładny widok. Cały czas podchodzimy pod górę tymi sześciokątnymi kutami metalowymi. Godzina 11:18. Zbliżamy się do schroniska. Schronisko wielkie, fajne. Coraz bliżej Szrenicy jesteśmy. No dosłownie parę minut. Parę minut. Wypiliśmy ciepłą herbatkę i po batoniku i idziemy teraz do Trzech Świnek.
obok trzech świnek do schroniska pod łapskim szczytem. Zakręcamy w prawo. W lewo, zgodnie. Zeszliśmy. Wejdziemy teraz w lewo do świnek. Pod łapskim szczytem. Jesteśmy bardzo blisko schroniska, także zdążymy dojść w razie czego i się schronić. Chyba już tutaj na dole mamy schronisko, raczej na pewno, bo miało zielony dach, jak poczęliśmy. Znowuż były krucze skały, były świnki, prosiaczki i są kukułcze skały. Do kamieńczyka szliśmy takimi kamieniami. A już od kamieńczyka szliśmy taką wyprofowaną drogą. Kobiety betonowe. Stromo, bo stromo, ale były wtedy. A tutaj jest taka ścieżynka utwardzona, piasek. I idziemy tędy. Stacja przesiadkowa. Kolejki na wygaśnięcie. No, nogi już dają trochę znać o sobie. No i doszliśmy do końca naszej wycieczki. To jest zejście z wodospadu Kamieńczyka. My zeszliśmy szlakiem od schroniska z podłapskiego szczytu. Jest godzina 16. Także przy samochodzie będziemy pewnie za 5 minut. Do następnego razu byliśmy na